Między świętem pracy 1 maja a świętem Konstytucji 3 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Świdniccy harcerze, miasto Świdnice oraz animatorzy z Alechecy zadbali o to, by mieszkańcy Świdnicy i okolic nie zapomnieli o wadze tego święta. Piękne są nasze barwy ojczyste. Miałam 6 lat, kiedy mówiłam ten wierszyk na szkolnej akademii. Był to pierwszy wierszyk i pierwsza moja akademia. Byłam z tego powodu bardzo dumna i miałam ogromną tremę, bo chociaż wierszyk krótki, to bardzo nie chciałam się pomylić. No i się udało. Dziś rano, kiedy otworzyłam Facebooka, ktoś ten wierszyk przypomniał. I przypomniały mi się tamte chwile i tamto wzruszenie. Takie wzruszenie, które zawsze widzę, które zawsze czuję wtedy, gdy widzę biało-czerwoną, naszą narodową flagę. Przy różnych uroczystościach, przy różnych świętach, większych, mniejszych, przy zawodach sportowych, szczególnie wtedy, kiedy towarzyszy jej hymn narodowy. Flaga to dla nas rzecz, która pozwala się utożsamiać z tym, co w naszej polskości najpiękniejsze. To oczywiście jeden z symboli obok naszego godła, obok naszego hymnu, który powinniśmy zawsze szanować, gdziekolwiek w świecie jesteśmy. Goście świdnickiego rynku byli świadkami uroczystej przemowy, równie uroczystego przekazania flagi na ręce harcerzy, pokazu specjalnego sposobu składania flagi, ale nie tylko. Organizatorzy zadbali również o to, by w tym dniu dzieci mogły w wyjątkowy sposób spędzić czas. Mnóstwo atrakcji na świdnickim rynku, zaczynając od fotobudki, gdzie każdy z nas może zrobić sobie zdjęcie w biało-czerwonych kolorach, szalikach, czapkach, perułkach. Aż po konkursy przygotowane przez Alechece, konkursy patriotyczne, mega krzyżówka, memo z symbolami patriotycznymi, no i wielka gra Kocham Cię Polsko, gdzie każdy może zobaczyć, ile o tej Polsce tak naprawdę wie. Kończąc na zabawach dla dzieci, dla najmłodszych, mamy dzisiaj przypinki, robimy wielkie przypinki z charakterystycznymi dla Polski kolorami biało-czerwonymi. Dzisiaj również na świdnickim rynku wielkie bańki mydlane, co chyba przyciąga rzesze ludzi. Właśnie taki jest zamiar, chcemy przyciągnąć jak najwięcej ludzi na dzisiejszy rynek. No i oczywiście prace plastyczne, robimy dzisiaj kotyliony biało-czerwone, robimy flagi biało-czerwone, aby w tej Świdnicy dzisiaj było biało-czerwono. Rynek zamienił się w biało-czerwoną patriotyczną krainę, którą odwiedziło mnóstwo gości, a co cieszy, zarówno starszych, jak i tych najmłodszych.